Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku nadszedł ten wielki dzień, w którym no w końcu przedostaniemy się na ten drugi świat, w którym mam nadzieję, że znajdziemy potę na pamięć dla mojej byłej dziewczyny w Minecraft. Oczywiście na ten drugi świat pójdziemy razem z Bzykiem, ale zanim to, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Tak tylko powiem, że już blisko jesteśmy grudnia, czyli daily, na moim drugim kanale, na który was serdecznie zapraszam, ponieważ tam dzisiaj wleciał odcinek taki jeszcze, to jest ostatni odcinek, który jest przed daily. No i to tam testowaliśmy drwale z McDonalda, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wychodzi ten odcinek i wiedzieć, jak mniej więcej będą wyglądać odcinki przez cały grudzień, no to możecie tam wbić i właśnie takie też odcinki będą się tam pojawiać. No a ja was oczywiście witam, no na wariatkowej. Jestem oczywiście przed moim domkiem, ale muszę dzisiaj pójść po Bzyka. Mam nadzieję, że się przygotował na tą wyprawę, ponieważ... O, jest Bzyku, halo, halo! Już, halo, Szybsonowy. Bzyku, widzę, że jesteś Szybson. Gotowy, widzę, że jesteś gotowy no, na tą wyprawę tak, wielką. I mam tak, mam tak... Co? Ma? Mam mieczor, mam to. A, no, mam. No to mega dobre rzeczy masz. Dobra, to chodź, chodź, chodź. Chodź ze mną, ponieważ musimy stworzyć tą potę, która nas właśnie tam przyniesie. No jak wiesz, nie wiem, czy będziemy mieli 48 godzin, tak jak jest planowo po wypiciu, ale mam nadzieję, że będziemy mieli chociaż trochę. Ja zapomniałem zmienić kod, więc mam dalej kod ten z wczoraj tutaj, ale dobra, chodź, chodź, chodź tutaj szybko. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Skaczemy na dół i uwaga, robimy tutaj tą potę na szybko. Tutaj sobie przygotowałem te rzeczy w Ender części. Mamy krainę elfów, oczywiście potę. Wrzucamy ją tutaj, wrzucamy tutaj zasilenie, a nie, nie tutaj, wrzucamy tu zasilenie i wrzucamy oczywiście gunpowder, żeby zamienić tą potę na tak zwaną rzucaną. Nie, 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 spokojnie, ja dopiero tylko robię potę, na spokojnie, na spokojnie. Alarm! Co jest? Nie, nie włączaj alarmu, co się stało? Ale się wystraszyłem, wiesz, akurat kliknąłem prawie wszystkie myszy na to i akurat się włączył alarm, się tak wystraszyłem. Tak. Dobra, mamy potę, Bzyku, mamy, jest kraina elfów, jest kraina elfów i jest rzucany, mam nadzieję, że nam się to uda. Ale co? Czekaj, czekaj, my musimy jakiś rytuał chyba odprawić, nie? Uga, buga. Tego rzucić normalnie. No nie, no nie, 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 nie. Wiesz co, ja myślę, że musimy to zrobić w ten sam sposób, w który została zmarnowana poprzednia pota. Czyli idziemy i po prostu wsadzamy tam w te drzwi i tam po prostu przejdziemy jakoś. Alarm, alarm! Nie, 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 nie włączaj! Już nie będę, ale dobra, to jest super alarm. Tak? Ja sobie taki muszę zamontować w domu, no. No to jest to musi być głośniejszy. O, ale zaraz kichnę. To jest mega fajne i ja nie mogę. O, niestety widzowie, nadal jestem chory. Uuu, ale kichnięcie roku, niestety, dobra, zmieniaj. Niestety mnie czasem... Ale musimy zmienić kodzik następnym razem, uważaj. Tak, 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 muszę zmienić, no, no, no dobra, czekaj, chodź tutaj. Radar, czekaj, musimy teraz robić? Tak, musimy, czekaj, nie, 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 musisz, musisz chodź tutaj. A, nie, ja prawie zostałem. Nie, 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 czekaj, robimy tak, rozwalam to tutaj. Musisz przejść tam na drugą stronę, tam dalej. Czekaj, okej. Jeszcze dalej, jeszcze dalej. Jeszcze tutaj? Tak, 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 tylko nie nadepnij na te półpłytki jeszcze, dobra? Tutaj, na te półpłytki, tak? Ja teraz stawiam tam tą potkę tam na górze. Tu masz półpłytkę, muszę tutaj patrzeć, może rzucimy jakiegoś... Nie, nie, nie! O Jezu, jak się... Nie, żartowałem. Nie, no, Szczysol, ja bym ci kiedyś okłamał. Dobra, patrz, rozwalam to tutaj, żeby tutaj na pewno było bezpiecznie. Teraz tak, słuchaj, ja stoję w tym miejscu i ty teraz musisz tak jak ostatnio, na pełnym speedzie przebiec po tej płytce i stanąć tu i wtedy nas tam przyniesie. Tak, musisz to zrobić. Uwaga, jesteś gotowy? Nie zadziała. No musi to zadziałać. Musi. Tylko w połowę. Co jak pół pszczółeczki będzie tutaj, a pół pszczółeczki będzie. Nie, nie, nie. Jak tam nadepniesz, musisz na sprincie przebiec i idealnie będziesz w tym miejscu, jak to spadnie. Więc uwaga, jesteś gotowy? Ja stoję i się przenosimy. No, no, no. Uwaga. 3, 2, 1. Lecę Szybson! Wow, ej, co jest? Stary, jesteśmy gdzieś. Stary, jesteśmy gdzieś. Czekaj, co to jest? Ej, to wygląda jak normalnie kraina elfów. Czekaj, chodź, 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 chodź. Co? Chodź, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. Czekaj, to jest niemożliwe. Stary, jak to jest? To jest pięknie. Chodź, chodź. Chodź, tu jest normalnie, powiem ci. Ja? Nie. Jak fajnie. Ej, patrz, patrz, jakie tu są fajne słoiki takie. Ujący, czekaj, czy to są świersze? Tak jakby, czekaj. O kurde, rozwaliłem to. A bo to wygląda. Co ty zrobiłeś, dobra? Ale czekaj, czy to się. Czy to dalej ma. A to dalej ma, to ma takie butelka na expa, stary! Butelka na expa, normalnie. To wygląda, jakby ten ex był uwięziony w środku. Ale tylko wiesz co, inaczej, postanówmy sobie, że nic stąd nie bierzemy z powrotem. Czemu? Bo nie, bo jest niebezpiecznie, stary, takie rzeczy brać. Czekaj, czekaj, ja bym chciał zobaczyć, patrz, a jakbyśmy zniszczyli to drewno, nie? No tak, o, zniszczymy to drewno. Weźmiemy sobie to i można tutaj zrobić tego narzędzia. Jest jakieś. Drewno. Jest jakiś krew. Jest, ja aż kurde powiem ci, że się zgrzałem od tego. No i fajnie, no i mamy drewno, tylko. Stary,
Nie bierzmy tego z powrotem. Z tego powodu, że boję się, że w momencie, kiedy to zabierzemy z powrotem, to się coś złego wydarzy. Ja w ogóle auto-jumpa mam, nie wiem dlaczego. Dobra. No, wyłączyłem. Ale ten, nie bierz nic ze sobą, bo ja nie wiem, czy się nie zepsuje, nie załamiemy się światy, wiesz, jak weźmiemy coś stąd. Weźmy, jedyne co stąd weźmiemy, jedyne co stąd bierzemy, to bierzemy ten, jak to się nazywa? To bierzemy... Podkę od elfa. Tak, od elfa. Bierzemy, no, podkę pamięci, świersza, albo jakiś ten. Bo ja mam ochotę na tego świersza. To bierz go, no. Czekaj, o, zjadłem go, mogę? Ty, ale go zjeść? Dostał na ciurę. Można go zjeść? Nie, no nie mogę go zjeść, ale można go, Pożek dostał ode mnie łapą. Faktycznie. Ja to jestem koksy. Czekaj, ale jakby super. Tego... Fajne, fajne. Dobra, no, a chodź, Pożek i drzewo. Ej, co? Jak go wywaliło do góry? Jakie ogromne drzewo. I patrz, ile na tym jest tych. Diamenty, nie? Ciekawe, czy da się do środka wejść. A ja, ale uważaj, tu pewnie będą coś przeciwnicy, a co jak tu będą elfy, tylko jakieś złe. Patrz, do środka można wejść. Jej, lecimy na górę, dawaj. Ej, na pewno, ej, ja bym tutaj zrobił chatę, ja bym... Co? Jakie fajne! Jakie dźwięki! A to stary. Są tego, to są te cykady, tak, tylko na zewnątrz to tak. Jest, dlatego. Ale jak ktoś się tutaj niesie w tej tubie. No, co jest grane, ale duże drzewo, jeszcze pusto w środku. I z chipsem, czekaj, kopnę cię, co? Kopnę cię, będzie. Nie rób tego. Kopnę? Ała! Oj, co to sądzi? Dobra, już nie będę, chciałem zobaczyć czy szybciej. A ja w ogóle mam 3 kilo, chcesz? Go z powrotem? Wiesz co, ja mam swój, że ja mam jeszcze jeden żelazny, więc nie ma co. Co ty zrobiłeś, no szybso! Dobra, zejdziemy tam po niego potem. Zaraz po to będzie schodzić. Stary, jak tu pięknie na tym drzewie! Co jest? Jezu, jak wysoko! Jak wysoko! Ej, dobra, stary, to jest tak potężne miejsce. Nie, no mega mi się podoba. Ej, czekaj, co tam jest? Ej, patrz na to, widzisz to? Gdzie? Patrz, tam coś jest. Nie, czekaj, bo ja nie widzę, muszę sobie zwiększyć. Render distance jest tu small, pa. Tak, czekaj, jest tam coś. Ej, faktycznie, tutaj, jest tam coś, no. Ej, może tam będą elfy, ty. Tam jest jakiś mur czy coś? Idziemy tam, czy nie? Zamek. Coś tam ja iść? Tam poszedł, no tylko, tylko przed tym, Szybson, kilo, musisz kilo odłożyć, a może ty chcesz. A nie, ja mam kilo, ja mam kilo. Nie! Takim sposobem chcę. No nie robię, o, Szybson, nie najgorszy. Dobra, czekaj, was, co ja robię? Szybson, gdzie ty jesteś? Co robisz, skillchecka do... A masz wiadro? Co ty robisz? Słabo do wody. Ja bardziej ryzykownie, lecę, wiadro robię. Gotowy? Tak. No, dawaj. Tylko ty mi podłożysz klocek, kurde, ty chamie. Nie, no dobra, chciałem to zrobić, ale nie padło, no dobra. Dobra, uwaga, lecę. Dobra, uwaga. Łatwo! Let's go! Łatwo! Szybson, teraz to się po kilo. Szybson, teraz po kilo. A, dobra, no tak, bo tam był pod tym drzewem. No dobra, weź go. No właśnie, już byś ale to żelazny tylko, ja mam diamentowy, ja go nawet nie chcę. Dobra, spoko, idź już tam do tego zamku, ja go wezmę. Nie, ja już tutaj pobędę z tobą. Ale musisz odłożyć to drewno, bo wiedziałem, nie możemy nic ze sobą zabrać z powrotem. No ale dobra, no to nie muszę w tym samym miejscu odkładać. Mogę na przykład zrobić piękną, odwróconą terenę. Tylko stary, my nawet nie wiemy, ile mamy tutaj czasu. Musimy się spieszyć. To w ogóle. Ty, to można zjeść? Patrz, jest takie świecące. Co to masz? No patrz, to jest świecące takie. Ja w ogóle nie mam miecza. To jest najgorsze, ale dobra. O nie, mam mały siusiak. Kurczę. A, nie mogę go trafić. Dobra. Ej, stary, ile ty jest zło. Ej, dobra, nie, to jest za dużo mamów. Uciekaj. Dobra, uciekaj. Dawaj. Ja w ogóle nie mam zbroi chyba, nie? No, jasne, że nie, kurczę. No, ja mam. Chcesz zbroję? Ja mam jeszcze jedną żelazną parę. Tak, to dawaj. Patrz, kurde, ale przygotowany. Dobra, ładnie. Dobra, może być. Okej, super, jestem przygotowany. Poczekaj, musimy zobaczyć, co tam się dzieje w tym zamku. Tak, musimy tam pójść. Może tam będzie coś ukryte, może tam będzie, że tak to ujmę, nie wiem, jak to się nazywa. Ta pota na miksturę pamięci, no, czy coś. No pierwsze, posłuchaj, czekaj, jak to szło w ogóle, bo tak, ta wróżka wysłała ciebie tutaj. Gdzie ty jesteś? A tu. Po elfy. Czemu ty nie masz zbroi? Co ty zrobiłeś? Jak to nie mam? Mam, aha, przez przypadek to odłożyłem, no, aha. No, źle. Dobra, chodź. Więc ta wróżka ci tutaj wysłała, żeby znaleźć elfów, nie, bo tu podobno elfy są. Tak. Ja żadnego elfa nie widziałem, nie. No dobra, ale my tu jesteśmy dopiero kilka minut, to co ty, na co ty liczysz, że co ty tutaj zobaczysz? No, może tutaj trzeba poznać jakiś sekret. O kurde, co to się pojawiło? I co tam jest? Naga. Czekaj. Ktoś jest nagi. No, naga jakaś, czekaj. Tak. Chodź, ja mam tyle ustawione tutaj. Czekaj, bo ja tu patrzę przez jakieś okienko, ale nic nie widzę. Czekaj, przechodzimy tam? Zróbmy to, no ja bym miał cieszę pan chyba. Jak coś to odwrót robimy. Ej, co to jest? Figurka! O, jakie słodziutki! Fajna wywiórka. Dobra, stary, zwiedzamy to. Co tam jest? Ej, czy są? Co to jest? Czekaj. Co? Zaraz. Co to? Ej, pomocy! Ej, czekaj. Co to jest? Nie, czekaj, co to jest? Co to jest? Idzie do nas! Ej! Aaaa! Szybson! Chowaj to! Zamuruj to! Kręcę, dobra, nie, ja tam... Nie, czekaj, wyjdźmy na mur. Nie, czekaj, chodź.
To może będzie, ej, to może jest jakiś strażnik elfów, my to może musimy tak spadać w tej chwili. Jakie dziwne bloki w ogóle. Widzisz to? Co to są za bloki? Mogę to zniszczyć? No, nie, nie wiem, co to jest, ale fajnie to wygląda. Dobra, patrz, dobra, stawiam tu wodę, chodź. A, bo dobra, no może być wodę. Możemy wypłynąć też, no. Czekaj, to był jakiś smok? To był nie wiem, co to było, nie wiem, co to było. To wygląda, no to wyglądało jak wąż, nie? Czekaj, bo nie widzę tego. Na razie. Ej, nie! Dobra, Wężus, musimy zobaczyć, co zrobi ten wąż. O nie, on od ciebie idzie! Szybson, uciekaj! Uciekaj, Szybson! Szybson! Coś ty zrobił! Coś ty zrobił! Ej, on jest zdenerwowany! Jaki on jest wkurzony! Kurczę, czemu ty mi takie rzeczy robisz? Patrz, co on robi, on to niszczy! On tu jest, on jest wkurzony! Co niszczy, gdzie on jest? Musimy uciekać. O kurde, stary, on to niszczy faktycznie! No nie! Tak, musimy uciekać. Co to jest za głowa? Uciekamy stąd. Czekaj, strzelam do tego z łuku. Chyba. Czekaj. Ej, szybko, uciekaj. Strzelam do tego z łuku. Kurde, uciekaj, nie umiem. Uciekaj. Co jest? Nie, co? Co tu się? Co się stało? Szybko, bijemy ją, bijemy. Co tu się dzieje? Co to jest? Co tu się dzieje? Nie wiem, co to jest za głowa jakaś? Patu. Stary, to jest niebezpieczne. Czekaj, co tu się dzieje? Ała! Dostałem! Jestem ranny! Uważaj. Nie, stary, uciekamy stąd, ja nie chcę się z tym bić. No, szybko, gdzie ty jesteś? Szybko, uciekamy, dawaj. Strzelam do tego z łuku. Ale muzyczka, fajna. Stary, nie mogę tego trafić, to jest niezniszczalne. Nie, no nie wytrzymam. Musisz z miecza trafiać. Mówisz, ale ja nawet nie mam miecza, to jest najgorsze. Ej, bo to leci za nami. To tu leci, stary, uciekaj! Uciekaj! Chodź tu szybko. Dobra, czekaj, tu przeskakuję na drugą stronę. Uwaga, hop. Dobra, jestem po drugiej stronie tej tutaj jakiejś dziwnej rzeki, takiej, która... Ej, dobra, to rozwala mur. A Jezu, wyszło to znowu. Czekaj, chodź tu. O nie, oddalamy się stąd, stary. Ja nie chcę się z tym bić. To jest niebezpieczne, to jest jakieś dziwne, ale zadaliśmy trochę tych obrażeń temu czemuś. Bo to jest jakiś boss, chłopie. Jakiś wąż, dobra, nie chcę go widzieć. Dawaj, idziemy stąd. Powiem tak, ja myślałem, że to elfy to żyją w jakichś. Gdzie ty jesteś? A tu. Ładny za tobą. Jakiś piękny tutaj. No bo czekaj, bo to może to jeszcze nie jest wioska elfów. Trzeba znaleźć coś. Może szukaj jakiegoś, nie wiem, domu, jakiegoś, nie wiem. Albo może, czekaj, podziemna baza może, co? Myślisz, że elfy pod ziemią? Nie, elfy raczej na drzewach. Nie, na drzewach bardziej, nie? No. Właśnie z łuku strzelałem do nas. Tak. Drzewach, no. Tutaj jest stary zimowy teren już, ale co tam jest? A nie, to nic tam nie ma. Nie, no dobra, stary, coś tu musi być w tym lesie. Renifer. Gdzie? Nie ma go w Minecraftie, tutaj mam renifera. Bo to jest świat elfów, chłopie, tu są w ogóle inne rzeczy. Dobra, czekaj, ja tutaj szukam czegoś w tym lesie jeszcze, bo tu coś powinno być, stary, to tak nie może być. Czy mi się wydaje, ty też masz na górze naga napisane? No już nie. Już nie, no, ale on się degenerował mu życie. Tak? Tak? O kurczę, no nie, a my już mu zadaliśmy obrażenia. No dobra, czyli zmarnowaliśmy tylko czas, ale stary, mam masę bloków, muszę to wyrzucić, ja tego nie chcę. Wyrzucam wszystko, co zdobyłem w tym świecie. Nie chcę tego, wyrzucam to. Nie, ja chcę to wziąć. No, to zabierz, ale... Poszło, jeżeli byś to sprzedał w różce, ona by ci dała takie pieniądze, żebyś spłacił... Ja wiem, że ja mam dług, ale nie, chyba nie chcę aż tak bardzo brać te rzeczy. Wziąłbyś taki jeden przedmiocik i by ci wróżka sypnęła mocno diamentami. Myślisz, patrz, chłopie, jak ile reniferów. Jaki renifer? Czekaj, ja walę jednemu ciosa w brzuch. Zabiłem. Co z niego wypada? Jakieś coś surowego. Co to jest? Patrz, to jest jesień. Jesień średniowiecza. Ej, stary, nie, widzę... Ciekawe. Czekaj, chodź. Widzę coś. Widzę jakiś... Jak to się nazywa? Jakiś obsydian i lapis na tym. Chodź, bo to coś jest podejrzanego, no. Stary, nie wiem, co to jest w ogóle. Króliki tu są, chłopie. Ej, co to jest? Jaki słup? Obsydian? Chodź tutaj, czekaj. Ale nie wiem, to? No, ja mam trochę drewna, mogę. No dobra, ale po co zniszczyć? No zniszcz ten lapis, ale. Nie, ale ten na górze, bo może to coś zrobić, no to nie jest to bezpieczne. Nisz. To? Dobra, ja to niszczę. Dobra, zniszczyłem. Dobra, nic się nie stało. Dobra, XD, stary, tutaj. Weź lapisa, no. Lapisa. Co, wierzysz go? Nie, no, ja nie wiem, na co on komu. Bo nie, w sumie nie, bo nie możemy wziąć, mówię, z tego. No, nic nie bierz to. No tak najlepiej. Ej, mam domek jakiś! Stary, co to jest? Co jest? Pokaż mi, gdzie to... Jo! Stary, co my tu znaleźliśmy? Czekaj, dobra. Zwiedzamy chatę. To może być od elfów coś. O kurde! Stary. O nie, to jest jakiś zły człowiek. Dobra, zniszcz tego spawnera. Tak, niszczę spawner. Dobra, ja też dobra, pokonany. Ej, tu jest jakaś skrzynka.
Patrz, co w skrzynce jest. Ile jedzenia, ej, akurat, ja nie mam jedzenia. To wiesz, to wiesz. Jedzenie może zjeść, zanim stąd wyjdziemy, więc spoko, bierz. Ja mam żarcie akurat. Ej, dobra, stary, znaleźliśmy. Ej, tu jest kolejny domek jakiś obok. Dobra, chyba znaleźliśmy to, co trzeba znaleźć. To jest chyba. Do tego chyba trzeba pójść, tak mi się wydaje, wiesz? Ale to nie dzisiaj, to nie dzisiaj. Stary, dobra. Jesteśmy w krainie elfów, na to wychodzi. I wychodzi na to, że mamy szansę na znalezienie tutaj potki na pamięć dla mojej byłej dziewczyny, żeby jednak sobie przypomniała, kim tak naprawdę jest. Ale na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. W następnym odcinku postaramy się zwiedzić coś więcej. Może uda nam się znaleźć tą potkę. Mam nadzieję, że nie braknie nam czasu, który mamy tutaj do spędzenia. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć. Pa, pa.